Zawód lekarza weterynarii jest zawodem zaufania publicznego. Paweł Amulewicz, w naszym studiu Jacek Łukaszewicz, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, zacznijmy od pytania o liczby. Jak dużą stanowicie społeczność, i to chyba tak trzeba rzeczy po imieniu nazywać, jak dużą jesteście grupą? To znaczy, to Izba Warmińsko-Mazurska liczy około 1400 lekarzy weterynarii. My działamy na podstawie artykułu 17 Konstytucji i ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, i obligatoryjna jest przynależność wszystkich lekarzy weterynarii chcących wykonywać zawód do izby lekarsko-weterynaryjnej, stąd wszyscy praktykujący lekarze, czy to pracujący w inspekcji weterynaryjnej, czy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie, czy praktykujący prywatnie, są członkami izby. Jakie są te wasze najważniejsze zadania? No bo uświadommy widzom i słuchaczom, że jesteście samorządem. To jest też dobre określenie, złożonym z medyków. Czym się zajmujecie na co dzień? Jakie są te tematy, być może problemy, bolączki, z którymi się borykacie? To znaczy, realizujemy między innymi zadania administracji publicznej. W ustawie tych zadań jest naprawdę bardzo dużo. Ja powiem, skoncentruję się na dwóch, trzech najistotniejszych. No, takim najistotniejszym zadaniem jest sprawowanie pieczy nad właściwym wykonywaniem zawodu. Zawód lekarza weterynarii jest zawodem zaufania publicznego, więc tu samorząd sprawuje pieczę nad właściwym wykonywaniem tego zawodu, przestrzeganiem kodeksu etyki. To się przy zawodach zaufania publicznego bardzo ze sobą łączy. Prowadzimy także rejestr i nadzór nad wszystkimi zakładami leczniczymi dla zwierząt. No i to, co znowu się łączy z zawodem zaufania publicznego, ustawiczne kształcenie. Możemy mówić, panie prezesie, o pewnego rodzaju regionalizmach. Ma pan perspektywę też krajową. Był pan szefem Krajowej Izby przez dwie kadencje. Możemy mówić o pewnego rodzaju specyfice weterynarii właśnie u nas, na Warmii i Mazurach, wyróżniają coś wśród innych regionów Polski? Chyba, że tak dużej specyfiki nie ma. Naprawdę przez te ostatnich 30 lat standard zakładów leczniczych dla zwierząt, no, dzięki też nadzorowi izby, tutaj się troszeczkę pochwalę, jest naprawdę bardzo wysoki. Lekarzy nie trzeba zachęcać do rozwoju i tak naprawdę nie mamy się czego powstydzić nawet w stosunku do innych krajów. Zapytam znowu o liczby, ale w innym kontekście. Sporo mówi się o tym, że lekarzy, którzy leczą ludzi, na Warmii i Mazurach brakuje. Tej kadry nie ma tyle, ile być powinno. Jak jest z tymi specjalistami, którzy zajmują się zwierzętami? Ta tendencja jest podobna, czy ta kadra wystarcza, mówiąc trochę kolokwialnie, na ten warmińsko-mazurski region? Pytanie jest dosyć złożone, ponieważ no, jest dużo wydziałów medycyny weterynaryjnej, zostały pootwierane nowe wydziały, one zwiększyły ilość kształcących lekarzy, natomiast jedno, co widać w skali całej Polski, nie tylko na Warmii i Mazurach, jest coraz trudniej o lekarza weterynarii zajmującego się zwierzętami gospodarskimi, czyli mówimy na wsi. To się łączy z dyżurami na dobrą sprawę dzień w dzień w małych zakładach leczniczych, bo tutaj dodam, no, taką mankamentem jest bardzo dużo gabinetów jednoosobowych. I ci lekarze pracują 24 godziny, 7 dni w tygodniu, rzadko kiedy mają urlop. No i obserwujemy taką tendencję w skali całej Polski, że lekarzy zajmujących się zwierzętami towarzyszącymi, psy, koty, zwierzęta egzotyczne coraz częściej, tutaj jest wystarczająca ilość. Natomiast no, nie ma za bardzo chętnych do wyjazdu na prowincję. No i tutaj gro wiedzie ta stara kadra w moim wieku, a nawet starsi, czyli to są ludzie już w wieku emerytalnym albo tuż przed emerytalnym.
to będzie jedno z takich zadań, które no, musicie mieć z tyłu głowy, myśląc o rozpoczynającym się roku 2024, żeby właśnie trochę tych być może młodych ludzi, świeży na rybek, w cudzysłowie mówiąc, przekonać do tego, żeby może nie duże miasto, może nie duża praktyka w prywatnej klinice, których mamy też w Olsztynie chociażby całą masę, a właśnie wyjazd gdzieś, no bo to jest ciężka fizyczna jednak praca. To jest ciężka i fizyczna praca tak naprawdę przy dużych zwierzętach. I kwestie są czysto ekonomiczne tak naprawdę, chociaż są też kliniki zajmujące się dużymi zwierzętami z doskonałą reputacją, opiekujące się dużymi fermami, natomiast no, te gospodarstwa na wsiach, o tak powiedzmy, to tu jest problem z chętnymi, ale ten problem jest już ogólnoeuropejski. Trzymamy w takim razie, drodzy Państwo, kciuki, żeby te tendencje odwrócić i żeby tych braków kadrowych nie było. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Jacek Łukaszewicz, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Piękne dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo.